ściana. Zaraza. Chciałeś ją zobaczyć. Oto jest. Człowiek powinien ważyć słowa, gdy wypowiada życzenie. Łatwiej uniknąć rozczarowań. To jakieś żarty? Czemu od razu nie powiedzieliście, że nie żyje? Nie pytałeś. A dlaczego nikt jej nie pochował? My nie potrafimy. A klucznikowi jeszcze za życia kazała trzymać się z dala od siebie. Im dalej w las, tym bardziej się zastanawiam. Czemu mi w ogóle pomagacie? Wezwano nas, byśmy służyli Iris von Everetz. Nasza pani umarła, ale to niestety nie zwalnia nas ze służby. Rozumiem. Chcecie opuścić to miejsce. I te ciała. Dziwisz się? Nie. Wcale. W jaki sposób umarła? Nie widzę ran ani śladów walki. Serce jej pękło. Znaczy co? Zawał? Nie, po prostu pękło. Ciężko mi w to uwierzyć. A jednak tak właśnie było. Któregoś dnia Iris zamknęła drzwi frontowe na klucz. Położyła się tu i umarła ze smutku i samotności. Jej duch jest niespokojny, gniewny. Atakuje intruzów. Wiecie czemu? Pani von Everetz ma za sobą ciężkie przeżycia. Odwykła od gości i nie przepada za ludźmi. Nie słyszy nas. Wychodzi na to, że muszę porozmawiać z duchem Iris. Nie jest łatwo dotrzeć do naszej pani. Przepełnia ją złość i gorycz. Mam swoje sposoby. Żeby nawiązać kontakt z Iris, muszę wpierw pochować jej ciało. Ale cmentarzysko klucznika nie wydaje mi się odpowiednim miejscem. Za dużo tam krwi, strachu. Lubiła spędzać czas w ogrodzie przed domem. Więc może tam. Czekaj. Weź ten klucz. Otwiera drzwi frontowe. Dobry piesek.